Witam was, widzowie. Lands of Lore. Mieliśmy tutaj wizytę u Kowala. Kupiłem sobie super fajny miecz. Wielki miecz. Great sword, whatever. Popatrzcie, bez miecza 6. Z mieczem 67. Ale mnie kusi, żeby kupić jeszcze tamtą drugą rzecz, ale zaraz, wiecie co? Teraz tylko już mam taką ilość przedmiotów. Hello again. Sprzedam ten normalny miecz. Sprzedam normalny miecz, ponieważ mam jeszcze tutaj ten inny miecz. 65. Za 65. A ten ile był warty, ciekawość? No, 90, no, może być. Kuszę jeszcze sobie zostawiam. A ciekawe, czy można by to sprzedać? 10 crown. No, za 10, to nawet się nie opłaca. Jest dużo cenniejsze niż 10. No to chyba tyle. Kurde, no to... That is our favorite weapon. 200 crowns. Za 200. Nie, dobra, olewam to. Wydaje mi się, że to... Nie, dobra, zostałem to w spokoju. Kusi mnie, jak nie wiem co. Ale nie. Siła woli zwyciężyła tym razem. Powstrzymać się, bo jak idę do sklepu, to też mam nieraz taki problem. Chcę wszystko kupić. No nic, aha, to trzeba sobie odpocząć. Będziemy zamrażać tradycyjnie, jak to w bagnach. Dwójką. Chłodek przyjemny. O, ja sobie przejdę teraz. I szybko na mapę, może tutaj jeszcze opłaca się przejść. Sprawdzić to. Nie wiem, czy to się opłacało. Wielki miecz. Jak teraz ciachnie tym mieczem, to zada 9 punktów obrażenia. Zaraz jest śmek. Dziwne dźwięki. Chyba te odgłosy wydaje właśnie błoto za mną. Wydaje mi się, że jednak trochę ten miecz przyspiesza. Przyspiesza walkę z tymi dziadami. Aha, ja miałem w ogóle wziąć pierwszy składnik. Zapomniałem zupełnie. A to się robi w ten sposób. Mam pustą butelkę. Miałem wziąć to, czyli wodę z bagien. To jest jeden ze składników. Cóż to jest? O kurczę, tu jest coś takiego. Zapomniałem o tym na śmierć. I pokażę wam pewien bóg, znaczy bóg. Można tak to nazwać. Jeżeli użyjemy czaru freeze i staniemy na... a zaraz, tu jest miecz. Nie miecz, zaraz. Wezmę to szybko i się cofnę. I staniemy na właśnie błocie. To nie utoniemy. Po prostu dopiero w momencie, kiedy się wchodzi na coś takiego, to się umiera. A tu mamy takie coś. To jest coś, co nam chyba zamienia przedmioty po prostu na pieniądze. Po prostu można mu sprzedawać wszystko, tak mi się wydaje, nie jestem pewien. A o co chodzi z tym pierścionkiem? Double ring, czy coś daje? Może to jest tylko ozdoba, którą się sprzedaje? Nie wiem w sumie. Ja tu to noszę. Zaraz. Bow Scout. Skąd mam wiedzieć, co jest lepsze? Czy jest Bow Scout, czy kurde Crossbow? Nawet nie mam nic do sprzedania, żeby zademonstrować. Mógłbym... No, ale pozbędę się innego sztyletu. Popatrzcie, tak to działa chyba. Bołka. I co, nic? O! A nie! To jeszcze inaczej działa. To ciekawe. Czy to jest uzdrawianie? Ja myślałem, że to przyjmie... Znaczy, że pieniądze za to będą. No w sumie ma większy sens, bo po co by coś takiego miało być jeszcze. No dobra, zawsze warto wiedzieć. Nie muszę odpoczywać. Dobra, jeden chyba wystarczy, żeby przejść przez jedno. Okej, szybko. Trzeba było to zrobić. I my wyższego poziomu rzuci się... Cóż to jest? Podkowa? Podkowa w Might and Magic 6. Od razu mi się skojarzy, bo lubię Might and Magic 6. Tam się przydawała. Dodawała trochę więcej do umiejętności. A tutaj to nie mam pojęcia, do czego służy. Być może... Nie, no nie, nie wiem. Na razie zostawię to w świętym spokoju. Oczywiście uważać. Znowu. Aha, i co ja miałem powiedzieć? Że im wyższego czaru freeze się rzuci, tym dłużej na bagnach zostaje zamrożony świat, czyli można wtedy większą ilość w razie czego przebiec. No, czasami się może przydać.
Dobra, gdzie mi został obszar do odkrywania? Tu na północ albo na zachód. Nie mam many, więc sobie odpocznę. Mam nadzieję, że będzie już koniec z tymi szlamami. I zapis. Bo chcę sprawdzić, o co chodzi z tą. Nie, to po co to jest? Ja nie wiem. Do czegoś to służy, no ale do czego to ja nie wiem. Tu nic nie ma. I dobrze wybrałem. Tutaj zostaje tylko jedyna możliwość dalszej eksploracji. A! Czyli niestety. Gdzie będzie trzeba jeszcze tej czaj wciąć. Dobra, daję mu 10 strzałów. 10, 9, 8, 7. Nie, trochę mniej, za dużo dałem. 6, 5, 4, 3, 2, 1. W sumie to trafione miałem na myśli, ale 0, no właśnie, minus 1. Chyba z drugiej strony mnie atakuje, coś mi się wydaje. No właśnie, no właśnie. Wiesz co, Michael? Albo nie, zostań. Wiesz, czarować, kurde, hopie. Cały czas tym zapominam, no. Dobry cios. I co ciekawe, Michael prawie nie żyje. Ja sobie tutaj kemping. Jak na razie na bagnach przynajmniej jedyna dobra rzecz, to nikt mi nie przerywa odpoczynku. Na tyle grzeczne są te szlamy. Aha. Michael, użyj swoich nieprawdopodobnych zdolności złodziejskich. Zawsze na początku. Nie! Tutaj zmarłem. Dał radę. Sztylet zabójca. Nafta. Co, nie mam. Tu są. Już. Masz zniszczyć to. Dziadostwo. Nic mi nic ciekawego nie dali. Chyba, że ten sztylet jest jakiś zarąbisty. A trzeba sprawdzić. Zawsze może się okazać. Znaczy nie, no od tego to na pewno nie będzie lepszy. Ale oczywiście przedmioty mają różną szybkość, także tym sztyletem dużo szybciej bym zadawał ciosy. Także na przykład teoretycznie nie jest to też taka zła broń, jak się może wydawać. Nie powinno się patrzeć tylko i wyłącznie na współczynnik might. Pamiętajcie, to nie jest wszystko. Dużo w tej grze nie jest wyjaśnione, niestety. Nawet patrzyłem. O! Tu mamy Gorka. Patrzyłem do. Kurde! Jaki cios! Skubaniec. O! Ludzie! On śpi! Teraz się zorientowałem. On śpi. Teraz się ocknie, jak dałem odpoczynek. To tak działa słęb gaz czasami. Ja się nie zorientowałem. Myślałem, że on może zatruwać i tylko zatruwać. Och, znowu to się stało, dobra. Taki uśmiech, patrzcie. No one needs rest. Rn. Ząbki pokazują. Białe. Dobra, zabijmy tego dziada. Ono tu. Ono! Tchórzu! Gdzie twój honor? Kolejny szlam. A, jeszcze jeden, pięknie. Do kolekcji zabitych szlamów. Jak widzicie, potwory mają różne kolory, znaczy te potwory. Ale one się chyba niczym nie różnią, tylko właśnie wyglądem. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. Tu nic nie ma. Zabiję go jeszcze w tym odcinku. Sami tutaj normalnie pierdzisz zielonym, nie wiadomo czym. Może to będzie ostatni szlam w tych bagnach. Oby, oby, oby. I zaraz się cofnę do tego dziada, do tego Gorki. Gdzie on był? Tutaj. I zrobię sobie przerwę. Ponieważ. Albo nie, właśnie nie będę zrobił przerwy. Zrobię to jeszcze w tym odcinku. Honda, Porozmawiam. remove your weapons before entering the chieftain's compound. Powiem szczerze, jak lubię dialogi mówione w tej grze, to Gorka są strasznie kiepsko. Jak to mu się mówi po polsku? Ma kiepski wokal. Boże. Inaczej nie mogłem tego powiedzieć, no.
Dobra, witamy. Cóż to jest? Wioska. O, właśnie tak. Ah, you come to trade with Igorka, no? Mamy. No, we Look, we have this beautiful red stone we take from orcs. What will you trade me for it? Nie, nie lubię takich momentów. On mi oferuje jakiś, kurczę, czerwony ka... Zaraz, czy jest rubin prawdy? Trade first, touch later. A niech mnie, skąd ty to masz? Będzie się chciał zamienić za coś. Zaraz. Na pewno mu nie dam nic zarąbistego. No dobra, coś mu spróbuję dać, na przykład tą kuszę. I do not want that thing. But your eyes tell me you desire this red stone. Może jakąś ofertę ciekawą mi zaprosi? Yes, but You are powerful warriors, yes? I will make you a deal. Świetnie. If you can destroy the powerful living sticks that have stolen our beloved brass helmet, I will give you the stone. Zarąbiście. Jak się z nieprzyjemnym, to można spróbować go zaatakować, co nie jest dobrym pomysłem, bo oni są bardzo silni, albo ukraść. Ja oczywiście przyjmuję tą ofertę i wykonam dla niego misję, która polega na tym, żeby wybić wszystkie potężne, żyjące gałęzie i odzyskać brązowy hełm. Znaczy, brass to nie jest brązowy, ale mosiężny. Hełm, który został skradziony. Spoko, mogę teraz z powrotem się uzbroić chyba. No, sobie tutaj zrobię przerwę teraz właśnie, to jest idealny moment. Nice. I będę miał rubin prawdy, nie spodziewałem się, że on tutaj jest. On jest? Naprawdę? Dobra. Tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Lands of Lore, The Throne of Chaos.